Cześć, z tej strony Sylwia Maksym. Witam Was serdecznie w podcaście Paliwo z Roślin. To już 8. odcinek, dla mnie podwójnie szczęśliwy, podwójnie z racji na to, że 8 to jest moja zdecydowanie ulubiona liczba. Pod tym znakiem dzieje się wiele dobrego w moim życiu, a po drugie, dlatego jest to fajny odcinek i szczęśliwy odcinek dla mnie, gdyż moim kolejnym gościem jest Ewa. Ewę możecie znać z social media jako ministra kolarstwa. Rozmawiamy o naszej wspólnej miłości do roweru szosowego. Moja miłość dopiero kiełkuje od niedawna, ale u Ewy jest ona rozbudzona, wzniecona i rozkwitła już bardzo dawno temu. Więc z ust Ewy dowiecie się wiele dobrego o tym, jak jeździć, żeby było bezpiecznie, jak wygląda jej codzienna praca, czym się zajmuje, co Wam poleca, co odradza. Także ten odcinek jest pełen inspiracji, pełen ogromnej wiedzy, więc serdecznie zapraszam Was do jego wysłuchania. Na wstępie, zanim jeszcze przejdziemy do samej rozmowy, chciałabym Wam podziękować serdecznie za pozytywny odbiór moich poprzednich odcinków. Cieszę się, że mnie słuchacie, że komentujecie, że piszecie w wielu sprawach, w wiadomościach prywatnych. Ten feedback jest dla mnie niezwykle ważny, gdyż to, co nagrywam, robię tak naprawdę dla Was, ale i oczywiście dla siebie, gdyż podcast daje mi ogromne możliwości poznania wspaniałych osób, które do tej pory obserwowałam jedynie w social media. A teraz mam przyjemność z nimi porozmawiać, poznać się, a nawet wkrótce spotkać, gdyż kolejne odcinki planuję nagrywać już podczas spotkań, co da mi jeszcze lepsze poznanie moich rozmówców, więc tym bardziej się na to cieszę. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do odcinka. Miłego odsłuchu. Witam Cię, Ewa, serdecznie w moim podcaście. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, że przyjęłaś moje zaproszenie i nie przedłużając mojego wstępu, powiedz proszę coś więcej o sobie, tak że każdy mógł Cię poznać i dowiedzieć się więcej. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Kołodziej, przy czym nie mam pewności, bo w dowodzie ministra kolarstwa. Ci, którzy mnie znają, więc znają, wiedzą co robię, że organizuję grupowe szkolenia dla dziewczyn, że wyciągam ludzi na rowery, że pomagam kupić te rowery, że pomagam wybrać kask, co jest strasznym moim fokusem. No, pracuję w branży rowerowej, zajmuję się rowerami, zajmuję się kolarstwem, promocją kolarstwa, zwłaszcza wśród kobiet i to jest moje życie. Tak, dokładnie i to mnie bardzo mocno do Ciebie przyciągnęło, bo my się osobiście nie znamy, aczkolwiek jak już przed rozpoczęciem nagrywania ustaliłyśmy, ja bym bardzo chciała, żebyśmy się poznały, więc mam nadzieję, że to niedługo nastąpi, ale właśnie to, co pokazujesz w mediach, to jak mówisz otwarcie o jeździe na rowerze, jak pokazujesz, że to jest fajne, przyjemne, to może być świetnym treningiem, to może być doskonałym relaksem, to może być doskonałym upustem dla emocji. Tak, nie zapominajmy o tym, że wychodząc na rowerze jednak troszeczkę ryzykujemy i zróbmy wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować praktycznie do zera. To jest coś, czym się zajmuję, znaczy na co największy nacisk położyłam w tym roku, biorąc pod uwagę różne przykre wydarzenia na drogach. Jakby w zdarzeniach relacja samochód-rowerzysta. I ja bardzo piłuję fakt posiadania kasku, fakt posiadania oświetlenia rowerowego także w dzień oraz tego, jak powinniśmy na tym rowerze jeździć, gdzie możemy jeździć na rowerze, bo to nie jest tak, jak nam się wydaje, że ponieważ jesteśmy rowerzystami, to mamy 9 żyć do dyspozycji i za każdym razem nam się uda. To nie jest tak, że możemy sobie zajmować cały pas ruchu i jechać sobie w 50 osób, a naprawdę nie, bo komuś ostatnio tłumaczyłam, że naprawdę nasza liczba przywilejów na drodze w ogóle nie jest zależna od tego na pojeździe, o ilu kołach my się poruszamy. Dokładnie, także też ten brak szacunku bardzo często wynika z jednej i z drugiej strony, więc fajnie, gdyby każdy mógł poznać zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, ale przede wszystkim tego szacunku, bo to jest najważniejsze w każdej możliwej opcji, którą sobie wybierzemy do dyskusji, prawda? Ale powiedz najpierw proszę o czymś takim bardziej może przyjemnym. Skąd się u Ciebie wziął ten rower? Jak się obudziła w ogóle w Tobie ta miłość? Jak to się wszystko zaczęło? Kiedy to się zaczęło? Od jak dawna jeździsz? Dawno temu, nie, żartuję. Znaczy na rowerze jeżdżę od bardzo dawna, przy czym to nie jest, wiecie, taka pasja, jak czasami niektórzy mogą powiedzieć, że ścigali od 12 roku życia i wtedy pokazują takie archeo zdjęcia, gdzie mieli takie kaski typu derka na głowie skórzana. Ja nie mam takiej historii. Oczywiście jako dziecko jeździłam na rowerze, jeździłam na wigry, do którego mam straszny sentyment i szukam teraz takiego fajnego wigry, żeby sobie go kupić. Mam do tego roweru sentyment, natomiast tak naprawdę na takim rowerze wiecie, już świadomym, w takim dorosłym życiu, że już kupiłam sobie rower za swoją kasę, to wsiadłam 15 albo 17 lat temu, jakoś tak. Wcześniej bardzo intensywnie chodziłam na zajęcia spinningowe lub indoor cycling. Pytanie, już nie pamiętam, na której to licencji było, ale chodzi mi o rowery na sali. I wtedy sobie pomyślałam, dobrą mam formę, może wsiądę na rower na zewnątrz. I wtedy kupiłam sobie pierwszy rower, taki wiecie, pierwszy świadomy rower. I wtedy zaczęłam jeździć jako pętana. I z tego się zrobiło tak, że tak naprawdę jeździłam do pracy, nadkładając bardzo wiele drogi, jadąc do pracy. Potem sobie pomyślałam, fajnie mi się jeździ do tej pracy, może wystartuję w jakichś zawodach, więc zaczęłam startować w zawodach MTB. Super. Tam gdzieś udawało się. Nie mogę sobie odejmować zasług. Zajmowałam. Właśnie. Tak jest, jestem super, podium. Zajmowałam. Dokładnie, to nie, że udawało mi się, bo się przyfarciło. Nie. Zajmowałam miejsce na podium i taka moja kariera, kariera na takim poletku amatorskim, ale jednak po prostu się ścigałam i zajmowałam mi tak naprawdę cały sezon. Jeździłam na wyścigi co 2 tygodnie, czasami co tydzień, dużo tego było. Wow. To trwała około 5-6 lat, myślę. To też oczywiście relatywnie nie jest długo, biorąc pod uwagę ludzi, którzy się ścigają, nie wiem, właśnie tak jak powiedziałam, od 12 roku życia, że nie wiem, dzisiaj mają 3 dyszki na karku i nadal się ścigają. No nie, u mnie było to relatywnie krótko. Potem dogoniła mnie już taka dorosłość, że trzeba wziąć się do roboty, a nie tylko się ścigać. Zmieniłam branżę, bo kiedyś, trudno w to uwierzyć, nie pracowałam w branży rowerowej. Zmieniłam branżę i właśnie tak dorwała mnie finalnie branża rowerowa i już tutaj zostałam. Czyli wszystko i tak się skończyło na rowerze. To powiedz, teraz się zatoczyła. Tak, dokładnie. Koło. Dosłownie. Tak. Powiedz dokładnie. Proszę, a jak wygląda teraz twoja praca? Bo obserwując cię w mediach, praktycznie codziennie można zobaczyć, że ty masz kilkunastu nowych podopiecznych, którym tłumaczysz, jak powinna wyglądać jazda na rowerze. Jak to wygląda? To jest twoja praca? To jest twój dodatek do codziennej pracy? Opowiedz coś więcej. Nie, teraz już jest to moja praca na full etat. Wcześniej pracowałam w sklepie rowerowym, byłam kierownikiem jednego ze sklepów, potem sobie byłam sprzedawcą, takim eventowcem w zasadzie wszystkim. I w międzyczasie zaczęłam produkować takie grupowe szkolenia dla dziewczyn, dla początkujących dziewczyn w jeździe na szosie. I z tych początkujących grup zaczęły się ekstrahować pojedyncze osoby, które potrzebowały indywidualnego szkolenia. I zaczęłam tak zorganizować swoje życie, żeby móc te indywidualne szkolenia prowadzić. I dziś tak naprawdę zdryfowałam sobie w stronę swojej własnej działalności. Ja współpracuję ze sklepem, w którym pracowałam. I jeżeli trzeba na przykład, klientowi ustawić rower, wybrać siodełko, wybrać rower w ogóle, to właśnie spotykamy się w tym sklepie, z którym współpracuję, a w którym pracowałam. Ale tak naprawdę 85% mojej pracy to jest szkolenie indywidualne, czy szkolenie grupowe, w każdym razie szkolenie. Tak i wiesz co, tak się zastanawiam, jak wielokrotnie cię obserwuję, skąd ty na to wszystko bierzesz energię i siłę? Jejku, jak musi wyglądać twoja idealna regeneracja, bo jeszcze biorąc... Śpię, jeżdżę, a jeszcze jem pomiędzy, nie? Teraz już coraz mniej, bo nie mam nawet na to czasu. Chyba, że pada, więc okej, niech nie pada już drugi tydzień, dokładnie. Wtedy rzeczywiście mam trochę więcej umownie czasu, mam więcej czasu, którego nie spędzam na rowerze, ale nadal pracuję, bo maile się same nie odpiszą, wiadomości się same nie odpiszą. Ludzie, którzy prowadzą swoje profile w social mediach i zależy im na tych odbiorcach, wiedzą, ile to jest pracy. Pracy to nie jest zabawa, jest fajnie i tak dalej, ale nadal to jest praca. Ja wczoraj pracę skończyłam o 2:00 w nocy, a dzisiaj zaczęłam o 5:00 rano, więc to ciągle jest praca. Wyglądasz idealnie. Chciałabym powiedzieć, że co te narkotyki robią z człowiekiem, ale to się wytnie. Nie, żartuję. Czy ja uważam, że jeżeli się robi coś fajnego, co się lubi, do czego się nie czujecie przymuszeni, to się samo napędza, naprawdę. Dokładnie tak. Mówisz o indywidualnej jeździe. Powiedz proszę, kto jest twoim odbiorcą? To są kobiety, mężczyźni, to są mieszane grupy? Jeszcze gdybyś mnie zapytała o to miesiąc temu, bym ci powiedziała kobiety. Mhm. Ale w fajny sposób zdryfował mój target, bo odezwali się do mnie też panowie, którzy, nie wiem, na przykład kupili sobie rower i sobie myślą, nic nie wiem, nie wiem, czy mam dobrze ustawioną pozycję, a dzwoniłem do fitera, fiter jest zajęty i muszę czekać 3 miesiące na wizytę, a chciałbym pojeździć. No i oni wtedy do mnie piszą, czy ja robię takie szkolenia i rzeczywiście teraz już mam też panów w moim kalendarzu zapisanych na szkolenie. Mhm. Natomiast jest ich zdecydowanie mniej. Mhm. Najwięcej mam dziewczyn. Dziewczyny myślę, że potrzebują troszeczkę innej atencji, to brzydkie słowo, bo ono się brzydko kojarzy, ale trochę innej uwagi niż panowie i myślę, że dlatego mam taki odbiór wśród kobiet. Tak, a powiedz, dla mężczyzn też planujesz koszulki, bo w ogóle super dla mnie wrażenie, jak widzę twoje dziewczyny, które jeżdżą w koszulkach dziewczyny ministry kolarstwa. To czyli co, będą chłopaki ministry? Kiedyś. Ile można mieć chłopaków kiedyś na raz? Miliony jak monet. Co prawda nie myślałam o tym, żeby robić coś w stylu właśnie dziewczyn ministry i zrobić, nie wiem, kiedyś tam mi chłopaki wysyłali propozycje nazwy takiego teamu. Nie idźmy tą drogą. Ja oczywiście pracuję nad kolekcją taką damską i męską odzieżową kolekcją. Natomiast jakby pozostaję w koncepcji, że ubrania dla dziewczyn ministry pozostaną w wersji z takim logiem, że jak na przykład jedziemy babską środę i one są wtedy tak ubrane, to mi się po prostu zwyczajnie płakać chce ze wzruszenia, tak. Bo to jest cudowne. I zostaje ten set ubrań, ale też będę chciała, żeby weszła na rynek taka fajna kolekcja w ubraniach, inaczej w kolorach niekoniecznie podzielonych na płeć. Ja to bardzo nie lubię, jeżeli chce się, już teraz jestem sama sobie wyprodukowałam ubrania na rower, więc jestem zadowolona z tego, co mam w szafie. Natomiast pamiętam czasy, nadal niestety tak jest, że większość producentów dziewczynę na rowerze traktuje jako dziewczynkę, która potrzebuje się ubrać w róż. Tak, nie ma ubrań, które są, no teraz to powoli się zmienia, ale nie ma ubrań, które są na przykład dla kobiety w kolorze takim, jak mam kolor roweru, czyli taka zielona, inaczej brytyjska zieleń wyścigowa, to jest taka nazwa tego koloru. No nie ma, możemy sobie kupić wersję męską XXXX 800 razy X6, tak. XS i mieć wtedy męski krój koszulki, w takim kolorze, w jakim naprawdę chcemy i nie chcemy, żeby to był fiolet, lawenda, róż, cokolwiek, tak? Więc ja pracuję nad taką kolekcją, wymyślam sobie. I będą to też ubrania dla mężczyzn, przy czym to nie będą ubrania już tak obrendowane, to będą ubrania z drobnym moim ministerialnym logo, prawie niedostrzegalnym, ale jednak fajna to będzie kolekcja. Czyli kolejny motyw, dla którego warto tym bardziej cię śledzić, nie? No właśnie. Myślę, że tak. No wiecie, też jesteśmy takim tak naprawdę w skali świata jesteśmy raczkującą społecznością kolarską, naprawdę raczkującą i ten rynek jeszcze nie uwierzył w to, że Polaków naprawdę wiele jeździ na rowerze, więc to dopiero wstaje, serio to dopiero wstaje, ale fajnie by było, żeby to wstało od możliwości kupienia bardzo fajnych ubrań, a nie wiecie, ubrań takich... No dobra, jest co jest, biorę. Tak, jadę. Dokładnie. Tak. Wracając do jeżdżenia, powiedz proszę, kogo łatwiej nauczyć jeździć prawidłowo na rowerze? Mężczyzna czy kobiety? No gender, okay. Nie ma znaczenia, bo tak naprawdę to chodzi o to, że ktoś bardzo chce się nauczyć, tak? Super. I czy przychodzi chłopak, czy przychodzi dziewczyna i mówi mi, słuchaj, nie umiem tego, pomóż, to uczy się dokładnie tak samo, tak? Wystarczy tylko i wyłącznie otworzyć swoją głowę. Też ja przejdę jeszcze do takich minusów za chwilę, ale zanim przejdę, to powiem, że naprawdę wystarczy chcieć, wystarczy się zgłosić, wystarczy znaleźć czas, żebyśmy połączyli kropki, że mój czas i czas tej osoby, która chce się nauczyć i mamy super stan, tak? Oczywiście można mówić o poziomie obaw, lęku, strachu już względem płci, tak? Bo to, co zauważyłam, i to nie jest seksizm, chciałabym, żebyśmy odcięli to, tak? To są obserwacje i fakty, które zbierałam przez 3 lata, odkąd szkolę. to jest tak, że dziewczyny mają więcej obaw względem sprzętu, czyli nie są, jak jeżdżą same i zanim przyjdą na szkolenie, to naprawdę przyjeżdżają na przykład na ustawionym przełożeniu tylko i wyłącznie na nie wiem, na blat i tam, nie wiem, trzecia koronka kasety od doliczącą najmniejszej i nie zmienia tego, żeby się nic nie stało. Orze tą nogą, wiecie, jedzie z kadencją górską po, na Mazowszu, zamula tę nogę, bo się boi, że nie wiem, może coś nie skoczy, może nie będzie umiała wrócić. Często tak jest. I my na tym szkoleniach też pracujemy nad tym. Zobacz, no to daje ci to, zmiana przełożenia daje ci to, zmień sobie w takich warunkach, a tutaj sobie dorzuć. I one wtedy mają tę pewność, że ktoś obok nich jedzie i im w razie czego pomoże, nie? Tak, tak, tak. A powiedz, kobiety boją się upadków na rowerze, boją się prędkości. Czego się boją kobiety na rowerze? Wiesz, to wszystko jest jednak cecha osobnicza, myślę, bo tak naprawdę upadków na rowerze boją się też faceci. I jak na przykład mam szkolenia, gdzie ogarniamy zakręty. Wiele osób na przykład zaczyna swoją robotę, swoją przygodę na szosie od tego, że idzie jechać z jakąś grupą, nie? Napisuje się na jakąś, nie wiem, ustawkę, jedzie w tej ustawce, po czym przełyka tę gorzką pigułkę, że przy pierwszym lepszym zakręcie, w którym grupa wpadła napędzona jak nie wiem co i ci, co umieją, położyli się w zakręcie i hej, hej, odjechali, bo wiedzieli, w którym momencie zacząć pedałować po wyjściu z tego zakrętu, to ta osoba sobie myśli, no dobra, no, czegoś chyba nie wiem, tak? Nie nadaje się. No właśnie bardziej jest tak, że oni nie myślą, że się nie nadają. To jest super, to jest bardzo fajne. Kiedyś pewnie jeszcze by było tak, że ludzie by sobie myśleli, to nie dla mnie. Teraz sobie myślą, że wszystkiego idzie się nauczyć, naprawdę wszystkiego idzie się nauczyć i wiedzą, że po prostu to nie jest efekt po prostu jakiejś ułomności fabrycznej, że oni urodzili się z takim brakiem skilla, że nie są w stanie jeździć na rowerze. Nie, oni wiedzą, że to jest do nauczenia, tylko trzeba się zapytać kogoś, kto umie i dowiedzieć się jak. I te osoby, które właśnie w tej grupie nie wpadają w ten zakręt tak położeni, no to na pewno też się boją upadku, no boją się upadku, że się źle złożą, że złapią, nie wiem, że im podetnie koło, zeszlifują sobą asfalt i wszyscy się boją, to też jest niezależne od płci. Ja pamiętam mój pierwszy strach, jak już kupiłam buty ze SPD i mówię, Boże, jak się nie wypnę, masakra, co to będzie się działo na skrzyżowaniu, pewnie ruch zatrzymam, tragedia. No i wiesz co, jeździłam, nic się nie stało, do momentu, kiedy dosłownie tydzień temu pierwszy raz zaliczyłam pierwszy taki poważny naprawdę upadek przez swoją głupotę. Wypięłam się i nagle się wpięłam, ale to było po prostu takie totalna bezmyślność, totalny brak skupienia. Nie wiem, dlaczego tak się w sumie stało. No, leżałam na środku skrzyżowania, ale wiesz, jeszcze taka myśl, jejku, tylko tak upaść, żeby się rower po prostu, żeby nie miał drobnego ryśnięcia. I to było najważniejsze dla mnie, masakra w ogóle, o czym człowiek myśli w takim momencie. Także też, zdziwiłam się bardzo, ale ten moment był dla mnie, w ogóle ten dzień był dla mnie jakiś taki dziwny, bo ja zaliczyłam w tym samym momencie, to znaczy na tej samej trasie 3 razy upadek. Tragedia. Znaczy to też jest tak, to oczywiście brak skupienia zdarza się każdemu, tak? No, można mieć turbo ciężki dzień, można mieć ciężki dzień w pracy, nie wiem, w ogóle nie przespać nocy i potem człowiek myśli, że sobie pomoże idąc na rower, a właśnie sobie robi kłopoty, nie? Ja też, mimo że oczywiście w social mediach widać, że ja jestem wiecznie wulkanem energii, ale ja czasami naprawdę pełzam ze zmęczenia nosem po podłodze. Czasami się zawieszam, w sensie takim, że jadę na tym rowerze, zamyślam się, dobra, przejadę, gdzie miałam skręcić, ale to jest nawał spraw i to jest normalne, to dotyczy każdego, niezależnie od tego, na jaki sport wychodzimy i w ogóle, czy robimy sport. No wiecie, jakby teraz zryfuję w stronę ludzi, którzy nie pracują w branży rowerowej, ale nie wiem, pracują na przykład w farmacji, nie wiem, czy gdzieś w korpo, są dziennikarzami. Oni też mają cięższe dni i to w ogóle zdarza się, po prostu się zdarza. Wypięcie się z pedałów nie na czas lub też przypadkowe zapięcie się w pedały wtedy, kiedy się chcieliśmy wypiąć, zdarza się. To też jest coś normalnego, wiecie, to jest coś normalnego, tak jak, nie wiem, uczymy się jeździć samochodem i ta pierwsza przycierka się musi wydarzyć. No, zdarza się jej życie. Mamy tylko jedno życie, niestety. I ten czas na naukę jest relatywnie długi. No, umówmy się, że dochodząc do pewnej może nie perfekcji, ale do jakichś tam poczucia, że w 80% naprawdę ogarniamy to, co chcemy ogarnąć. Trwa długo, to jest proces. No, tak. Nasz mózg tak działa, że musimy mieć czas, żeby się zautomatyzować. I tą powtarzalność przede wszystkim, nie? Dokładnie tak. Tak, dlatego właśnie zapytałam o ten strach, bo wiesz co, takie uczucie chyba po raz pierwszy mi towarzyszyło, że po tym drugim upadku na tej samej trasie ja nabrałam takiego strachu z wejściem na rower ponownie i cały czas sobie tylko wyobrażałam, jak leżę na środku tego skrzyżowania i po prostu nie mogłam nad tym zapanować. Taki dziwny atak paniki, który nigdy wcześniej w życiu mi się nie zdarzył, ale oczywiście no wsiadłam na rower, bo byłam bardzo daleko od domu, więc nie miałam wyjścia. Nie mogłam wsiąść w pociąg, w autobus, zadzwonić po kogoś, po prostu musiałam wrócić. Także no to szybko przezwyciężyłam, no i wróciłam bez wypadku i upadku, także w porządku. Super, nie? Ten strach był po coś. Pamiętaj, że ten strach był po coś, on cię właśnie chronił przed powtórką z rozrywki, czyli gdyby nie ten strach, prawdopodobnie nie byłabyś taka czujna, jak byłaś i by się to pewnie powtórzyło. Może nie, ale mogłoby się powtórzyć, w związku z tym ten strach jest po coś, tak? I fajnie, ja się cieszę, znaczy, wiecie, to jest dużo powiedziane, że się cieszę, ale ten strach, z którym przychodzą do mnie osoby na szkolenia, on jest bardzo dobry, naprawdę jest bardzo dobry, bo wtedy maksymalnie się skupiamy na tym, co robimy i też umysł jest troszeczkę bardziej chłonny, nie? Otóż to. A powiedz proszę, czy są jakieś rzeczy, jakieś, nie wiem, gadżety, dodatkowe tipy, które ułatwiają całkowicie jazdę, tą pierwszą jazdę albo naukę jazdy na rowerze? Nie mówię tutaj o dodatkowych kółkach. Można i w to wchodzić. Wiecie, no tak naprawdę myślę sobie, no najważniejsze to mieć oczywiście rower, tak? Jeżeli nie mamy jeszcze pedałów wpinanych, bo nie czujemy się, znaczy pedałów z blokami, jeżeli nie czujemy się czy na siłach, nie ma co tego na siłę przyspieszać. Można się uczyć na rowerze szosowym, zaczynając od pedałów platformowych i zwykłych butów sportowych. Czasem to nawet lepiej, bo są takie ćwiczenia, które ja tym moim kursantom i kursantkom zadaję i one, no lepiej się je wykonuje, jeżeli nie jesteśmy wpięci, bo chodzi mi o ten szybki manewr zdjęcia nogi z pedału i oparcia się nogą, a nie jeszcze martwienia się, że jeszcze się muszę wypiąć. Tak. Więc tak naprawdę najważniejszy w tym zestawie jest rower, kask na głowie, no i ta chęć nauczenia się czegoś. Cała reszta to jest, wiecie, taka wieczna, jakby potem niekończąca się przygoda, typu, nie wiem, czujnik kadencji, no jakby w takiej dalszej drodze, jeżeli ktoś się chce ścigać i mu zależy na wynikach i chce robić pracę bardzo dobrze, to miernik mocy, ewentualnie no, pomiar tętna, tak, ale na sam początek naprawdę nie ma co się dawać zwariować, nie ma co czytać forów, gdzie mówią ci, że nie zaczniesz bez roweru za 3 dychy, nie zaczniesz bez pomiaru mocy, bez kół, nie wiem, drugie tyle co rower. Nie wiem, to jest bójne, naprawdę. Zaczynajmy wszystko naprawdę spokojnie, nie fokusujmy się na tym, że nie wiem, będziemy się porównywać z kimś. Nie, tak. Zacznijmy zwyczajnie. Tak? Rower, kask, więcej nic nie potrzebujecie. Dokładnie, a zdarza się, że ktoś do ciebie przyjdzie bez kasku? Tak, ale ja wypożyczam wtedy. Mam taką pulę kasków, zresztą ze współpracy z moim sponsorem mam pulę kasków, które sobie dezynfekuję po każdym użyciu. Te gąbki też piorę na bieżąco, więc tak naprawdę jeżeli nie macie kasku, to zapraszam. Ja oczywiście pożyczę, będę lobbować na rzecz kupienia własnego kasku, bo co własny kask, to własny kask. Oczywiście pomogę wybrać, pomogę go dopasować, pomogę go nosić poprawnie, więc można przyjść bez kasku, pomogę. Można przyjść też bez roweru. Ja mam też wiele klientek, którzy nie mają swoich rowerów jeszcze. Super. I próbują na kilku przeze mnie podstawionych modelach, właśnie dzięki współpracy z firmą, w której pracuję, znaczy z którą współpracuję, ze sklepem rowerowym, to stamtąd wypożyczamy rowery na takie pierwsze przejachy i potem zazwyczaj się to kończy w ten sposób: ministro, pomożesz mi znaleźć rower? Tak. Pomogę, pewnie, że takim jest nas więcej, tym naprawdę lepiej, nie? Nawet dla naszego własnego bezpieczeństwa, ale to też jest przewrotne i o tym potem powiem. Właśnie, ale super, bardzo mi się podoba, bo bardzo mądrze podeszłaś do swojej, nie lubię tego słowa usługi, ale do takiej kompleksowości, którą oferujesz swoim podopiecznym, swoim klientom, osobom, które po prostu chcą jeździć i doskonalić tą jazdę na rowerze, bo tak naprawdę od kasku poprzez rower, umiejętności, pewność siebie, no dajesz wszystko, tylko trzeba cierpliwości i zaangażowania, rewelacja. Teraz już tak, znaczy bo właściwie ten model sobie wymyśliłam któregoś razu, jak wymyśliłam Babską Środę, kiedy zaczęły przyjeżdżać dziewczyny i przyjeżdżało ich ileś i po czym dotarło do mnie, kurczę, nie przyjeżdżają nowe. coś jest nie tak, coś zrobię źle, o co chodzi. Potem do mnie dotarło, że te nowe nie przyjeżdżają, bo nie mają roweru. Jakie to banalne. Nie kupią roweru, nie wiedząc, że będzie to okej. Nie kupią, nie wydadzą, nie wiem, 3, 5, 10. Pytanie, jaki to ma budżet, ja w to nie drążę. Nie kupią sobie roweru po to, żeby spróbować przyjechać na Babską Środę, nie? Tak. I potem nie wiedzieć, gdzie mają jeździć i tak dalej. Więc ja sobie wymyśliłam, że oho, czas zrobić takie szkolenie, gdzie te dziewczyny mogą przyjść. Wiecie, oto jestem, przyszłam, tak, ale nie mam sprzętu. I naprawdę te szkolenie, które robię grupowe, dla zupełnie, to się nazywa szkolenie dla kompletnie zielonych, to są bardzo, bardzo rozchwytywane. Bywa, że wrzucam wydarzenie, oczywiście tam pilnuję limitu miejsc, bo nie może dla mnie być grupa większa niż 10 osób, to jest dla mnie po prostu trudne do sterowania. Jasne. Dlatego 10 osób to jest maks. Wrzucam wydarzenie, w 10 minutach nie ma miejsc. Więc, i to jest to wydarzenie, gdzie naprawdę można wypożyczyć rower, tak? Czyli się dowiedzieć pod okiem kogoś, kto będzie pilnował, kto będzie znowu o trasę, o bezpieczeństwo, kto to ścieśni, kto będzie panował nad ruchem samochodowym. To naprawdę, wierzcie mi, że kosztuje mnie strasznie dużo pracy. Ja po półtorej godziny takiego przejazdu mogę powiedzieć, że chyba przerzuciłam serio kwintal węgla. To jest dla mnie cholerny stres, naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, bo wszystko jest fajnie, jak jest fajnie. Jak przyjechałyśmy, było wesoło, świeciło słońce, nie było żadnego potrącenia, nie było jakiegoś niebezpiecznego manewru ze strony kierowcy, nie było wywrotki. Wszystko jest fajnie do tego momentu, tak? W związku z tym takie szkolenie jest dla mnie super ładowaczem mojego baku z energią, ale to też jest dla mnie odpowiedzialność olbrzymia. Już poza aspektem prawnym, pomyślcie sobie, że nikt nie chce mieć nikogo na sumieniu. Nie? Dokładnie. Dokładnie tak. A powiedz ten pozytywny aspekt. Jak wygląda taka jazda, taka w ogóle organizacja, bo przyczepmy się tej Babskiej Środy. Jesteśmy kobietami, rozmawiamy o kobietach. Jak wygląda organizacja tych babskich przejazdów, bo one są nie tylko w Twoim mieście, ale nawet odbywają się w Dąbrowie Górniczej, w Katowicach, czyli w moich miastach. W końcu mam nadzieję dołączyć do dziewczyn, tak a propos, ale to na marginesie, więc opowiedz, jak to wygląda, jaka tam jest energia, jakie są pytania, jaki w ogóle jest odbiór dziewczyn, co one mówią tuż po waszej zakończonej jeździe, czy one z powrotem przychodzą, czy one chcą więcej, czy one chcą Babską Środę potem od poniedziałku do niedzieli, jak to wygląda? To tak, bardzo dużo tego. Babska Środa to jest mój taki event, który już działa od 3 lat, w związku z tym on już ma tak bardzo rozpoznawalność wśród dziewczyn formułę, że tak naprawdę na Babską Środę przyjeżdżają dziewczyny, które są zaawansowane, czyli umieją trzymać koło, wiedzą co to znaczy trzymać koło, nie boją się tego, umieją trzymać prędkość, umieją wchodzić w zakręty, wiedzą, że grupa to jest grupa, że nie po to przyjechałyśmy sobie w grupie, nie wiem, 12-osobowej pojeździć. No, znaczy na tą moją Babską Środę przyjeżdża więcej dziewczyn, ale ja to dzielę i tak na podgrupy, zanim wystartujemy i się wmieszamy z ruchem drogowym, to ja sobie to dzielę i one wiedzą, jakie są zasady, znają komunikację kolarską, wiedzą, że się w środku peletonu nie hamuje z nie wiadomo jakiego powodu, bo instynkt, wiedzą to wszystko. I Babska Środa jest już takim w sumie samograjem, którego organizacji przeszkadza mi tylko pogoda. A tak to jest tak już naprawdę tak bardzo samobieżne, to jest tak bardzo uznany format wśród dziewczyn, wśród tych moich mazowieckich lasek, że one wiedzą, co mają robić, nie? I zazwyczaj, ponieważ to się dzieje regularnie co tydzień, to jest wiadomo, że jak jest środa, to po prostu jadą laski na gasy, na te nasze podwarszawskie gasy, tam gdzie jest taki, w sumie taka mekka kolarstwa szosowego w Warszawie, bo jest bardzo uspokojony ruch samochodowy, bardzo mały, bardzo dużo ruchu kolarskiego, takiego rowerowego i jeżeli jest Babska Środa, to wiemy, że jedziemy tam i to tak naprawdę jest, nie wymaga jakiejś specjalnej koordynacji, no poza faktem, że nie wiem, mamy deszczową pogodę, jak ostatnio i na przykład przez cały dzień pada, no to ja tam mam zalew wiadomości typu, ej, może wiesz, czy jedziemy dzisiaj, a będziesz coś pisała, że pojedziemy, a jedziemy i tych pytań jest, no wiecie, no jeżeli chętnych dziewczyn do jazdy jest 50 i mam 50 wiadomości, czy jedziemy, to tylko takiej pracy ode mnie wymaga Babska Szosowa Środa. Też oczywiście ja za każdym razem przypominam, bo to też już jest w moim nawyku, żeby dziewczyny miały kaski bezwzględnie, sprawne rowery, napompowane tak jak trzeba kółeczka, żeby się nam nie wydarzyła guma, którą sobie będą umiały zmienić, bo też robiłam szkolenia z wymiany dętki, też super było. Wiedzą o tym, że muszą koniecznie mieć włączone lampki. przód, tył, naładowane, włączone lampki i to jest tak naprawdę cała moja praca dookoła tego, ale już ogranego eventu. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia dla dziewczyn, które się uczą albo już się troszeczkę nauczyły, ale no nadal się uczą, bo ja mam któregoś razu też wymyśliłam, że mam zielone piątki dla kompletnie takich niezaawansowanych dziewczyn i zaawansowaną środę, to są jeszcze przecież dziewczyny, które są pomiędzy, trochę się boją na środę, ale są już trochę za szybkie na piątek, więc dla nich też miałam czwartek, wymyśliłam taki level drugi, no i te szkolenia już też mi kosztują troszeczkę pracy, no bo dziewczyny naprawdę potrzebują zadać pytania, na które no nie ma, wiecie, to też jest niesamowite, że nie ma odpowiedzi na podstawowe pytania, nie? I no czasem nie chcą tego robić na forum, w dyskusji pod wydarzeniem, po prostu piszą. Ja nie mam problemu z tym, żeby odpowiadać na te pytania, nawet wręcz uważam, że one nie powinny, dziewczyny, zostać bez odpowiedzi. Nie powinny zostać bez odpowiedzi. I taka wskazówka dla, no ja wiem, że to podcast jest nie tylko na warunki, nie wiem, mazowieckie, czy tylko dolnośląskie, czy tylko, małopolskie, tylko myślę, że odsłuchają to osoby z całej Polski. Taka wskazówka dla pracowników sklepów rowerowych. Naprawdę nie wiecie, kim jest ta dziewczyna, która wchodzi do waszego sklepu, nie wiecie, co umie, nie wiecie, czego nie umie, ale to jest wasza potencjalna klientka i ona potrzebuje takiej samej obsługi, jak ten klient, który kupuje rower za 5, klient płci męskiej, jak za 5, za 10, czy za 15, czy za 50 tysięcy. Naprawdę nie patrzymy na to, czy wchodzi to dziewczyna z długimi włosami, czy wchodzi facet z długimi włosami, czy wchodzi dziewczyna z krótkimi, czy facet z długimi, to jest zawsze klient. Opiekujemy się nim najlepiej na świecie. Ja teraz przygotowywałam też podcast z taką dziewczyną, która poruszała aspekt seksizmu w kolarstwie i na mojej grupie dziewczyn minister na Facebooku zadałam dziewczynom pytanie, czy się z nim kiedyś spotkały. Wierzcie mi, że niemal 90% seksizmu w kolarstwie to dziewczyny tak odbierają, że to jest seksizm, to jest obsługa w sklepie rowerowym. Wchodzę do sklepu i czuję się jak kupa, bo jestem kobietą. Tak, te uśmieszki, wiecie, że ha, 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 a kobieta, a pani to powinna sobie wziąć takie spodenki, a to krótsze. To jest karygodne, naprawdę. Jeżeli chcecie nie mieć klientek kolarek, to proszę bardzo, róbcie tak dalej, powodzenia. Tak, Jejku, no, ja się rozgadałam. Smutne, no, ale smutne. Nie, bardzo dobrze, bo wiesz co, to są nawet takie rzeczy, o które ja albo kto inny, kto będzie słuchał nawet tego podcastu, nawet by o nich nie pomyślał, myśląc tylko i wyłącznie o jeździe na rowerze, prawda? Bo czasami tak jest, że okej, chcę kupić rower, to może ktoś załatwia to za mnie, może jednak bazuje na tym, co ktoś mi poleci, bo jest moją najbliższą osobą, bo jest moim trenerem, bo jest po prostu dla mnie kimś ważnym, komu mogę zaufać. Czasami dziewczyny no nie mają wejścia, muszą jednak wejść do tego sklepu rowerowego, ale może się po prostu wstydzą zapytać, może są już na tyle zniechęcone, może na tyle wkurzone, że a dobra, w diabły, to jednak nie będę jeździła na rowerze, zostaję przy rolkach albo hulajnodze strzelam, prawda? Więc fajnie, że to poruszasz i bardzo dobrze, trzeba o tym mówić głośno. Bardzo. Dokładnie tak. Powiedz proszę więcej, bo o bezpieczeństwie. To jest dla mnie mega, mega, mega ważny temat. Chciałam, żeby tak naprawdę był poruszany od początku, ale dobrze było zrobić ten wstęp dotyczący w ogóle jazdy na rowerze i dać najpierw trochę radości. Tutaj może temat będzie troszkę smutny, może troszkę przykry w związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce no, dosyć niedawno. Powiedz, jak jeździć bezpiecznie, jak wzajemnie się szanować na drodze pod względem różnic, nawet ilości kół, które używamy. Tutaj mówię o kierowcy samochodu, o rowerzyście. Jak ugryźć ten problem, żeby każdy był zadowolony ze swojego miejsca na drodze i wracał bezpiecznie do domu? Na początek zagadka. Czemu ja, wyjeżdżając na wakacje do Hiszpanii, wyjeżdżam, robię sobie nagrodę po całym ciężkim sezonie. Oczywiście zabieram rower, bo nie wiem, jak można tam nie zabrać roweru. Okej, wiem, no, nie mając zajawki rowerowej można nie jeździć rowerem, ale ja wyjeżdżam na urlop, biorąc także rower. Czemu to jest tak, że tam przez pierwszy tydzień, kiedy siedzę w tej Hiszpanii i jeżdżę sobie na rowerze, za każdym razem mam takie zdziwienie, Jezu, to nikt mnie nie spycha, to nikt mnie nie obtrąbuje. Obtrąbuje. Tak. Która forma. Ciężkie słowo. Nikt się nie denerwuje, że jestem na drodze. Dlaczego tak jest? I przez drugi tydzień już mam taką adaptację, że sobie myślę, ale fajnie, ale komfortowe warunki, ale ekstra, ale się nie boję. Tak. Wracam do Polski. Czar pryska. czarpyska. Znaczy, chciałabym, żebyśmy jeszcze coś zaznaczyły bardzo ważnego, bo w Polsce nie jest dramatycznie źle. Naprawdę nie jest dramatycznie źle. Okay. Tylko, że pracę trzeba zacząć. Nad bezpieczeństwem i nad relacjami na drodze należy zacząć od siebie. Ja na swoich grupach, zwłaszcza szkoleniowych, ale nawet jak jadę szkolenie indywidualne, to zazwyczaj jestem tą osobą, która dziękuję kierowcom i przeprasza kierowców, macham do nich przyjaźń, uśmiecham się, zęby wystawione, słuchajcie, w uśmiechu zawsze robią najlepszą na świecie robotę. Tak. W najgorszym razie, to co mnie spotkało, odkąd w szkole ludzi w tym roku 2020, czyli od całkiem niedawna, ale od samego początku przyjęłam eksperyment, że dobra, to ja się uśmiecham, to ja dziękuję, że ktoś poczekał, że mnie nie wyprzedzał na gazetę, wiecie. W najgorszym razie mam taką minę za kierownicą. Taką, wiecie, że mam minę, mam zastygłą twarz, nie uśmiechnąłem się od 2001 roku, to teraz mi trudno się też uśmiechnąć. Nie? Tak, tak. Najczęściej ci kierowcy mi odmachują, najczęściej kierowcy się uśmiechają, pokazują kciuki. Super. I serio naprawdę. To, co jest najważniejsze, myślę, ale też jednocześnie najtrudniejsze w polskim społeczeństwie, to jest to myślenie o drugiej osobie, że nie istniejemy sami na świecie, że nasz nos to nie jest czubek jedynego nosa, który jest dostępny na tym świecie, tylko współistniejemy. Czyli jeżeli ja wychodzę na rower i chcę, żeby wszyscy byli w komfortowych warunkach, i moi kursanci, i ja, i ten kierowca, któremu będzie dane mnie wyprzedzać, nas wyprzedzać, żebyśmy naprawdę mieli z tego minimum przykrości, nie? Tak. Dlatego uważam, że oczywiście są nieszczęśliwe wypadki, tak jak w przypadku Rity i Kasi, o czym też zaraz powiem, ale w większości przypadków ja chciałam Wam powiedzieć, że rowerzyści też nie są święci na litość boską, naprawdę. Bo a propos wypadku dziewczyn, kiedy ja rozpoczęłam takie rozmawianie o bezpieczeństwie, o tym, co poprawić, jak to poprawić, odezwało się do mnie bardzo dużo firm i teraz to spinamy. Wow. Ale też dostaję, słuchajcie, filmy o tym, jak rowerzyści są tymi świętymi krowami na rowerze. Tak? Dzisiaj widziałam film, jak, nie wiem, chłopak na rowerze szosowym próbował oszukać system i olał ścieżkę, znaczy drogę rowerową, bo to poprawnie się nazywa DDR, droga dla rowerów. Zignorował kompletnie tę ścieżkę, zjechał z niej i wbił się przed autobus, co mu się nie udało, bo wyglebił na krawędzi. Nie? Więc moje pytanie jest takie, co jest złego w tym DDR-ze? Czemu potrzebujemy być szybsi od autobusu? Po co to robimy? Żeby co? Trochę mam wrażenie, nie wiem, może to będzie kontrowersyjne, może zbyt kontrowersyjne, ale w Polsce mamy cały czas kulturę frajer kontra ja zajebisty, nie? Tak. Czyli wyprzedzę tego frajera w autobusie i będę lepszy, nie? Tak. Nie, moi drodzy, to tak nie działa. Jeżeli wchodzimy z taką retoryką, zabieramy miejsce na drodze, w sensie zajmujemy miejsce na drodze, to się to będzie kończyło agresją. Jeszcze, to wiecie, to działa na prostym poziomie nawet wśród zwierząt. Pies, który agresywnie szczeka na innego psa, nie spotka się z merdającym ogonem, nie? Oczywiście. Nie spotka się z merdającym ogonem. Więc jeżeli ja sobie wychodzę teraz z grupą i pokazuję faki kierowcom samochodu, którzy za mną utknęli w sznurku, no bo ja z grupą jadę, nie wiem, 30 na godzinę, a samochód może najmarniej, wiecie, no bez jakiejś irytacji pojechać 50. O przepisowej jeździe, tak. To jeżeli ja temu gościowi pokazuję faka, bo za mną się wlecze i ma się wlec, to nie spodziewam się naprawdę niczego fajnego z jego strony, nie? Oczywiście. Wręcz przeciwnie, spodziewam się, że będzie chciał mi zrobić na złość, bo tak skonstruowana jest nasza psychika, więc jeżeli my zaczniemy od siebie pracę i my zaczniemy od siebie wymagać, naprawdę, to myślę, że tych przypadków agresji na drodze będzie mniej. Oczywiście pomijam aspekt oszołomów i ludzi kompletnie chorych psychicznie, bo niestety ten wypadek spod Podhala, gdzie ci ratownicy, toprowcy zostali zmiecieni z drogi przez tego po prostu oszołoma, to jest niestety też statystyka, też aspekt tego, że się z tym można niestety spotkać na drodze. Tak. I to odcinam, tak? Ale uważam, że pracę nad bezpieczeństwem na drodze, nad takim wzajemnym szacunkiem zacznijmy od siebie, serio. Powiem też coś, co jest bardzo niepopularne w moim środowisku i to jest wkładanie kija w mrowisko. Znam grupy, widzę zdjęcia, widzę wideo na Facebooku, mówię teraz o środowisku warszawskim, grup rowerowych, które jadą olbrzymim stadem po ulicy, tak? Okay. Mając kompletnie, mogę użyć tego słowa? Kompletnie jasne. W dupie przepisy ruchu drogowego, gdzie wyraźnie jest napisane, że w kolumnie rowerowej może przebywać maksymalnie 15 osób rowerów, nie 50. 15 to jest coś innego niż 50, nie? Oczywiście. I potem jedno wielkie zdziwienie, że wzywana jest do takiej grupy policja, albo że nie wiem, kierowcy się irytują, wyprzedzają na gazetę, trąbią. Wyobraźcie sobie ciąg dwóch tirów, które się bardzo łatwo wyprzedza. Właśnie, denerwujemy tak. się, nie? Denerwujemy się, wkurzamy się, że się wloką, że jadą jeden za drugim, są niewyprzedzalni, nie mają między sobą odstępu. Fajne to jest? Nie sądzę. Nie sądzę naprawdę, że to jest fajne. Dlatego uważam, że i bardzo by mi na tym zależało, żeby wszedł także taryfikator mandatu dla rowerzystów. Jeżeli jedziesz w takiej grupie, jesteś organizatorem takiej grupy i nie umiesz upilnować porządku na drodze, to znaczy, że nie bądź organizatorem takiej grupy. Proste serio. Stwierdzenie, tak. To bierze za to odpowiedzialność. Jeżeli ja wrzucam na Facebooka, że robię babską szosową środę z ministrą, to znaczy, że ja ustalam zasady. Tak. I według mnie, jeżeli nie chcesz się pilnować przepisów, nie chcesz robić tak, jak ustaliłam zasady, a one są zgodne z przepisami ruchu drogowego, to nie przyjeżdżaj. Naprawdę dokładnie. Nie przyjeżdżaj. Można przerzucać, wiecie, ziemię pod truskawki, można zbierać jabłka, można pracować, można robić tysiące innych rzeczy, nie prowadzić grupy, jeżeli chcemy robić zachrzan na drodze. Od nas dokładnie. Się to zaczyna, naprawdę. Tak. Tak, i nasza odpowiedzialność, prawda? Ale wiesz, ja obserwuję ten brak szacunku do drugiego człowieka nie tylko na drodze. Ja uważam, że jesteśmy dosyć skażonym społeczeństwem, które nie potrafi się uśmiechać, które nie potrafi po prostu być miłym, nawet pani w sklepie powiedzieć dzień dobry, czy podziękować po prostu za usługę, którą dla nas zrobiła, więc ten problem dotyczy tak naprawdę ogółu, ale szerokiego ogółu, nie? Wiem, o co ci chodzi, ale nadal uważam, że praca zaczyna się od ciebie. Ja mam taki sklep pod domem, gdzie wiecznie wchodzę, robię tam zakupy od 3 lat, bo tam mieszkam od 3 lat i mam taką panią, która jest po prostu wiecznie niezadowolona, a ja od 3 lat niezłomnie przychodzę dzień dobry. Tak. Tak. Myślę, że ją trafia, naprawdę nie powiem co, ale ona, no to nie zostanie wyrzucone w próżnię. Ja po niej gdzieś zostanie to, że ja przyszłam bez nienawiści do tego sklepu. Tak, tak. Powtarzam, zaczynamy od siebie, nie? Dokładnie, mam tą samą zasadę, wolę zęby suszyć, ale wychodzę z założenia, z czym przychodzę do kogoś, z tym samym wychodzę. Jeśli nie, to jest jego strata, nie moja, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście my też decydujemy, z czego skorzystamy. Jeżeli nie chcemy skorzystać z tego, że ktoś jest przyjemny i przyjacielski, życzliwie nastawiony, nie chcemy zgarnąć sobie trochę tej energii, no to jest nasz oczywiście wybór, nie? To my decydujemy, czy potem przez cały dzień przechodzimy ze złością, bo to my podjęliśmy te decyzje, nie? Tak. Ja też często mam tak naprawdę bardzo, jestem tak obciążona pracą, że czasami naprawdę nie wystarcza mi już siły, żeby się, wiecie, suszyć te zęby, tak. Ale wtedy podejmuję właśnie decyzję. Aha, wolę chodzić, wiecie, poirytowana i się denerwować, czy naprawdę wolałabym sobie odgazować tę głowę i się wyluzować. Dokładnie. Tak samo na drodze. Więc myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Ja nie wiem, czy nam się uda w ciągu jednego pokolenia zmienić nasze nastawienie, ale wiecie, też dużo się zmieniło od tego momentu, kiedy zaczęliśmy tak intensywnie wyjeżdżać na wakacje. Nie mówię tylko o wakacjach rowerowych, ale kiedy wyjeżdżamy i wiecie, no milion moich znajomych, którzy zaznali, nie wiem, wyjazdów do Hiszpanii. Hiszpania jest dla mnie takim trochę dziwnym krajem, bo stereotypem jest, że oni są tacy uśmiechnięci, tacy bardzo otwarci. Nie. Natomiast nie są tak zacietrzewieni jak my. Jeżeli tam się do nich przyjeżdża i do nich się człowiek uśmiechnie, zagada, to nie odpowiadają tym samym. U nas niekoniecznie. U nas w większości przypadków tak, pozytywna postawa przyniesie pozytywny odzew, ale bywa, że niekoniecznie. Nie. Dokładnie. Natomiast dużo się zmieniło, tak. Tak, ale wiesz co, cały czas się uśmiecham, jak mówisz o Hiszpanii, bo ja akurat mieszkałam przez prawie pół roku w Hiszpanii i do Hiszpanii planuję wrócić. No już tak na stałe, właśnie z racji na to, jacy tam są ludzie, oni są naprawdę fajni, nie są tak otwarci, jak nam się wydaje, bo trzeba zaskarbić ich zaufanie, żeby mogli się stać swoimi kumplami, chociażby nie przyjaciółmi, tak jak nam się wydaje, że kogoś spotykamy w barze, on już jest naszym przyjacielem, bo jest Hiszpanem i jest w Hiszpanii. Nie, to jest totalnie odwrotnie, ale ich radość życia i taka po prostu spontaniczność, szczerość i uczciwość wobec drugiego człowieka, mówię na zasadzie emocji, jest naprawdę bardzo fajnie przynajmniej przeze mnie odbierane, z tego co słyszę, przez Ciebie też i można porównać tak, te dwa społeczeństwa, nie? I widać tutaj tą konkretną różnicę. Ale Ewa, wracając do tego profesjonalizmu na drodze i przede wszystkim bezpieczeństwa, powiedz, jak jeździć, żeby było bezpiecznie, jak szanować tego drugiego użytkownika drogi, jak trzymać się tych ustalonych zasad odgórnie i odpowiadać za siebie? Macie kartki, macie długopis, weźcie i piszcie. Serio. Ja zrobię notatki z tego, artykuły napiszemy. Dobrze. Nie no, po pierwsze słuchajcie, no, ponieważ wychodzimy na drogę, no to przebywanie na tej drodze jest obwarowane jakimiś przepisami, tak? My wymagamy od kierowców samochodów, żeby nas nie wyprzedzali na gazetę, żądamy odstępu minimum jednego metra przy wyprzedzaniu, po czym sami ignorujemy drogi rowerowe i jedziemy sobie ulicą, bo nie wiem co. Wiecie, przepisy nie są interpretacyjne. Większość, parę przepisów w naszym kraju jest oczywiście taka, że trzeba sobie to zinterpretować i każdy sobie wyciągnie z tego, co chce. Natomiast przepis o przebywaniu na drodze w kolumnie 15, maksymalnie 15 osobo-rowerów i odstęp między kolumnami, że 200 metrów musi być, to nie jest do interpretacji. 200 metrów to jest 200 metrów. Dwa jabłka to są dwa jabłka. 15 to jest 15, tak? Więc jeżeli jedziemy sobie grupą i chcemy, żeby nie mieć takich dreszczyków emocji, nie musieć, co często niestety panowie też robią, walić kierowcy w dach samochodu, bo nas wyprzedził za wąsko, za ciasno, to my zaczniemy od siebie pilnować porządku, a dopiero potem się dziwmy, że się coś wydarza, nie? Tak. Więc tak, jeżeli robimy grupę i jesteśmy inicjatorami tej grupy, no to po pierwsze dobrze by było nie rozpraszać tej odpowiedzialności, tylko wziąć tę odpowiedzialność na własny kark. Ja tak robię. Nie wyobrażam sobie, że teraz, nie wiem, wzięłam grupę, skrzyknęłam na przykład babską szosową środę, robimy jakąś głupotę i zatrzymuje nas policja, ja one się tylko do mnie podpięły, a ja nie wiem, kto to jest, a ja wyjechałam z 3 koleżankami, a one się... Nie. Jesteś organizatorem, masz ukończone 18 lat, masz ukształtowany mózg do podejmowania decyzji i dobrania tej odpowiedzialności, to zwyczajnie bierzesz na siebie efekt swojej, głupoty, tak? Oczywiście. Więc jeżeli jesteś inicjatorem jakiejś grupy, gdzie pozwala, żeby w tej grupie jechali ludzie w grupie maksymalnie, nie wiem, 50, 30 osób, serdecznie polecam się zastanowić, a do poduszki poczytać sobie kodeks ruchu drogowego. On nie jest tajny. Jest w cenie internetu, naprawdę, można sobie w pakiecie skorzystać z pakietu internetowego, który nie wiem, ludzie płacą 30, 50, ileś tam złotych. Odpalamy sobie kodeks ruchu drogowego i tam jest jak W napisane 200 metrów odstępu i 15 osobo-rowerów w kolumnie, tak? Jedziemy dwójkami, nie jedziemy w parze, w parze, bo ja od razu mam drukowane, że jak grupa jedzie, to parami, dwójkami. Nie jedziemy po 8 osób w rzędzie, żeby, nie wiem, to by dwa rzędy rozpierzchnięte po dwóch pasach drogi, to jedziemy po 2 osoby, tak żeby naprawdę nie utrudniać ruchu drogowego, nie? I jakbyśmy zaczęli od tego wychodzić i zaczęlibyśmy od tych podstaw, które ktoś się zasilił i nazwał, wierzcie mi, że wiele rzeczy by się na drodze nie wydarzało. Drugi case to jest wymaganie jazdy w kasku. Nie rozumiem ludzi, którzy siadają na rower i nie mają kasków na głowie. Dokładnie. A tym bardziej nie rozumiem ludzi, którzy wsiadają na rower szosowy. Kupili sobie rower szosowy, no bo to widać, że jest modne, popularne, fajne, ale nie wiem, na kask nie wystarczyło. Tragedia. Jedziesz z prędkością 35, więcej, ciut mniej na godzinę. No naprawdę, to nie jest jakaś turbo biomechanika i biologia i medycyna, żeby się móc przewidzieć, co się stanie z twoją głową, jak walniesz tą głową o krawężnik, o drogę, o wystający, nie wiem, coś. Naprawdę nie jest trudno to przewidzieć. Wrzucę mówiłam Ci na samym początku, tak, o tym filmiku, że jechała dziewczyna drogą dla rowerów, na rowerze prawdopodobnie miejskim, nie przyglądałam się tak bardzo i na tym filmie leży przytomna raczej, ale bez chęci wstania, trzyma się za głowę, no bo na tej głowie nie było kasku, nie? Tak. Ktoś mi ostatnio zarzucił, że nie można wymuszać na ludziach obowiązku jazdy w kasku, że nie może to być wymuszone przepisami prawa. Dlaczego? Dlaczego? Dokładnie. Ktoś się podparł jakimiś badaniami z jakichś innych krajów, że ruch rowerowy spadł z powodu, że był nakaz jazdy w kasku. Co za bzdura. Właśnie. Co? Serio. Teraz sobie pomyślcie o tym, czy te osoby, które idą na rower, wyobraźcie sobie, że te osoby, które idą na rower, są twoimi dziećmi. Właśnie. Nie założysz im kasku? A czemu nie założysz im kasku? Chcesz założyć im kask, chcesz, żeby byli bezpieczni. Ja, słuchajcie, tego też nie opisuję, nie mam czasu, ale raz w miesiącu marnuję, brzydko mówiąc, swoje życie na to, że wzywam policję, wzywam karetkę do zderzenia dwóch osób, dwóch rowerzystów na drodze rowerowej, którzy się mijali, bo co? Bo się zderzyli, oczywiście najczęściej mieli, wiecie, telefony, nie? W łapach, bo teraz najważniejsze to jest też nie rozumiem. Zmienić sobie muzykę, cokolwiek, nie? I no, w związku z tym, patrząc w ekran, zdryfowali sobie na tej drodze, wjeżdżając w innego użytkownika tej drogi, oczywiście nie mają kasków. Ja nie powiem, że co miesiąc, ale średnio co miesiąc sterczę i czekam na karetkę, na policję, no tam z głowy się wylewają zazwyczaj różne rzeczy, tak. Więc jest fajnie. Ja spędzam 3 godziny na to, żeby, wiecie, nie odjadę, nie jestem w stanie odjechać, nie? I stwierdzić sobie, dobra, sami sobie jesteście winni, no nie. Natomiast nie, żaden argument, którego używają ludzie, dla którego nie jeżdżą w kasku, do mnie nie przemawia. On do mnie nie przemawia. Posiadanie kasku na głowie zniechęca cię do jazdy na rowerze? Nie rozumiem. Tak, tak. Posiadanie kasku na głowie sprawia, że się głupio wygląda. Wierzcie mi, że się głupio wygląda właśnie na rowerze bez kasku. Bez kasku. Naprawdę bez kasku. Tak. Czy fajnie się wygląda z rozbitą i wygoloną w miejscu uderzenia głową, bo się tam ma blizny i to się fajnie wygląda, a w kasku się nie fajnie wygląda? Serio, naprawdę? Kaski są drogie? Błagam, naprawdę. Czasem potrafimy wydać takie pieniądze na głupoty, serio, na głupoty. Właśnie. Na jakieś durne gry, aplikacje, na telefon z płatnym dostępem, a nie mamy na kask? 250 zł? Żebyśmy jeszcze ten kask kupowali co miesiąc, wiecie, rozumiem, 250 co miesiąc to jest takie, no okej, może być wydatkiem, nie? Ale ten kask kupujemy na 5 lat! Tak. Co naprawdę, jaki jest argument, nie? Nie wiem, może ktoś napisze nam w komentarzach pod twoim podcastem, dlaczego, bo co? Tak, tak. Ja też nie znajduję racjonalnej odpowiedzi, bo wiesz co, wielokrotnie się na tym zastanawiałam, co tymi ludźmi kieruje, no nie wiem, zapomniałeś, no jak mogłeś sobie zapomnieć, no... Wracasz się do mieszkania, do domu i zakładasz ten kask. No kurczę, no totalnie nie rozumiem. A jak nie mam, nie wyjeżdżam, póki nie kupię. Po prostu, no... Nie, mi się po prostu nóż w kieszeni otwiera, jak takie rzeczy słyszę, ale dobrze, że o tym mówisz i to w bardzo obrazowy sposób, wiesz? Bo każdy z przytoczonych przez ciebie przykładów ja od razu widzę te przykłady, od razu widzę jednak tą lejącą się krew, zresztą nieraz też byłam świadkiem tego typu zdarzeń. Miałam też taki przypadek, ja to przytoczę właśnie tak bardzo, bardzo właśnie dla przykładu. Kiedyś właśnie na mojej babskiej środzie przyjechało bardzo dużo dziewczyn, ja to podzieliłam na 2 albo nawet 3 grupy. Sobie zostałam w tej trzeciej, ostatniej, gdzie wiedziałam, że są takie dziewczyny, które nie chcą być w tej pierwszej, nie chcą musieć jechać szybko. Okej, ja sobie zazwyczaj tak w środę robię, że sobie zostaję z tą grupą, która nie potrzebuje, wiecie, podpiekać tej nogi. Nie? I wyprzedzałyśmy na drodze takiej rowerowej wyjeżdżającej z Warszawy już na te tak zwane gasy. Daleko nie odjechałyśmy, bo nasza grupa wyprzedzała cywilnych rowerzystów, którzy sobie jechali tą drogą. I jednego z panów pęd powietrza, nie wiem co, może wrażenie, wiecie, bujną tak, że wyglebił tym rowerem, dzwonił głową, oczywiście bez kasku o drogę. No tam z tej głowy też rzeczywiście się polało parę rzeczy. Pan stracił przytomność. Przyjechała karetka, tam poczekałam z dziewczynami, te, które chciały zostać, to zostały, te, które pojechały, to pojechały. Poczekałam na karetkę, na policję, na wszystko. No i co? Pan nie miał żadnego... Inna sprawa, że nie odzyskał przytomności jeszcze przy mnie, tak? Odzyskał dopiero chyba w szpitalu albo w karetce. Wiadomo, że do karetki ja tam nie mam wstępu. Tak. Zebraliśmy jego rower, my jako firma, bo wtedy jeszcze działałam na etacie, na full etacie w tym sklepie rowerowym. Zebraliśmy ten rower do firmy, żeby sobie ten pan mógł potem odebrać ten rower. No i pan sobie po tym wypadku kupił kask, nie? Ale szramę na głowie miał naprawdę potężną i... Serio. Naprawdę, jakby z czystej ciekawości, nawet żeby poznać inny punkt widzenia, z którym niekoniecznie się muszę kłócić, ale chcę go poznać. Tak. Napiszcie nam, jakie są argumenty, dla których nie jeździcie w kasku. Czy to jest niemodne, niepopularne w waszym środowisku? Często niestety nastolatki mają taki case. Nastolatki to jest ten wiek, kiedy patrzymy na naszych rówieśników, co rówieśnicy robią, jak się zachowują i że to jest modne i fancy i fajne. Tak. Natomiast to, co starzy chcą, załóż kask, jest totalnie niepopularne, nie? Tak. Jak czapka zimą, nastolatki, tak, mają ten kask, bo matka mu kazała założyć kask na łeb, jak idzie na rower, ale ten kask nie wiezie na kierownicę, jak idzie z kolegą. Właśnie. Na kierownicy się nie przyda. Kierownica nie potrzebuje kasku raczej. Tak, dokładnie. Nawet widziałam, jak ostatnio pokazywałaś razem z Tamarą, jak któraś z kobiet, nie pamiętam, czy u ciebie, czy u Tamary, założyła kask tył naprzód. U Tamary. To już, no ale wiecie, posłuchajcie, bo ja też chcę bardzo ważną rzecz poruszyć, że to, jak my zakładamy kask, to, jaki my rower kupujemy, to jest wszystko odpowiedzialność sprzedawcy. Jeżeli ktoś kupuje, są sytuacje, kiedy osoba kupuje sobie kask w internecie i nigdzie nie zobaczy, nikt jej nie nałoży na głowę tego kasku, żeby ona wiedziała, że można się z tego śmiać, słuchajcie, ale nie wszystkie rzeczy są tak bardzo oczywiste, jak nam się wydaje. I ta pani, miała tył naprzód nałożony kask, ale być może jej tego nikt nie wytłumaczył. Właśnie. Może jej tego nikt nie powiedział w sklepie. Tak. Więc naszą rolą ludzi, którzy pracują w branży, jest zająć się taką osobą, a nie, wiecie, traktować, że wariatka albo wariat nie wie. Nie? Nie? To jest nasza praca, nasza odpowiedzialność, że osoba, która kupuje sobie rower, na przykład szybki rower, naszą pracą jest zapytać, a ma pan kask? Ma pan kask, warto jeździć w kasku. Trzeba jeździć w kasku, bo to są duże prędkości, może się dużo wydarzyć. Ruch drogowy jest niebezpieczny, ruch na drodze rowerowej też jest niebezpieczny, może się wydarzyć wszystko, upadek kosztuje tydzień dochodzenia do siebie, najmarniej, tak? No, skutki uderzenia mocnego gołą głową, o krawędź, cokolwiek, one się ciągną za człowiekiem, wierzcie mi. Przez tydzień boli łeb, boli kark, człowiek jest taki porozbijany. Macie ten tydzień czasu, żeby go w ten sposób zmarnować, zamiast założyć ten kask i pojeździć w kasku. Właśnie. Tym bardziej, że rola sprzedawcy, o której mówisz, to nie jest sprzedaż dodatkowej koszuli do garnituru, który już kupujesz, tylko to jest nadal ta podstawa, o której cały czas wspominasz, prawda? Więc tak, dokładnie. Mam nadzieję, że to się odbije takim dobrym echem i rzeczywiście niektórzy pójdą po rozum do głowy dosłownie, prawda? Bo Właśnie. Ja akurat... A serio, jeżeli nie wiecie, jak wybrać kask, naprawdę, to... Nie bójcie się napisać do mnie. Naprawdę ja wam poradzę. Bez żadnego hejtu, bez żadnego wyśmiewania. Was nie będę pouczała. Jeżeli mi napiszecie wiadomość, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy wyślecie maila, naprawdę ja wam odpowiem i pomogę. Nie powiem, no teraz, no to trochę za późno. Nie powiem wam tak. Jeżeli podejmujecie zajebistą decyzję życiową, że dobra, ma rację, założę sobie ten kasę, nie wiem jaki, to ja wam nie powiem, mówiłam. Nie, tylko powiem, że zajebiście fajnie, że kupujemy kasę. Super. Nie, serio, pomogę. Super. Ale ty do siebie przyciągasz tą energię. Wiesz, ja chyba pakuję dzisiaj się w pociąg, jadę do ciebie, co będę tutaj jeździć. Chodź, w środę jest babska środa, wiesz? No, to idealnie, jeszcze przyjadę, odpocznę i na środę gotowa. No, dokładnie. Ale może mi się uda ten kawałek tego projektu, o którym ci mówiłam, na razie tak? Cicho. Nic nie mówię. Uruchomić to. Bardzo mocno trzymam kciuki. Powiedz, Ewa, gdzie cię możemy znaleźć? Gdzie widniejesz najczęściej może, gdzie najczęściej pokazujesz to, co robisz, gdzie najczęściej uczysz, bo ja wiem, że też masz fajne filmiki na YouTube, gdzie szkolisz, pokazujesz konkretne rady na tak, YouTube jest taką troszeczkę niezadbaną przeze mnie działką, ale serio, naprawdę nie mam czasu jeszcze montować tych filmów, wiecie, potem jest cała obsługa komentarzy pod tym filmem, to jest kolejny kanał kontaktu z ludźmi, naprawdę nie dam rady, nie dam rady, oczywiście pewnie to odpalę sobie na zimę, tam zbieram sobie materiał, nagrywam sobie filmy, żeby też nie było, że nic nie robię, że potem pomyślę sobie, odpalam YouTube'a, ale nic nie mam. Mam, ale nie mam czasu tego obrabiać. Tak. Natomiast najwięcej przebywam na Facebooku i na Instagramie. Na Instagramie nawet chyba więcej niż na Facebooku. Relacje z Instagrama są widoczne na Facebooku, też na moim koncie, na Ministrze Kolarstwa. I sportu! Akurat na Facebooku jakoś tak się wydarzyło, że mam ten przydomek i sportu. Chyba to dlatego, że nie pamiętam, za każdym razem myślę o tym, żeby to zmienić, ale zapominam, że pomyślałam o tym i nie zmieniam. Natomiast głównie jestem tą ministrą kolarstwa i tam spokojnie można do mnie napisać wiadomości, ja odpiszę. Jeżeli nie odpiszę w dokładnym momencie napisania maila, ja naprawdę się odezwę, tylko dajcie mi moment, bo jestem najczęściej, dokładnie, jestem najczęściej prawdopodobnie na rowerze, jeżeli nie odpisuję. Zazwyczaj proszę o numer telefonu, ja wtedy dzwonię, bo mi to upraszcza bardzo. Kontakt, zamiast pisanie, wymienianie się milionami, wiecie, messengerków. Nie mam na to czasu, nie, no szkoda tego czasu, nie? Więc głównie tam pracuję nad swoją stroną internetową, więc to też będzie jakiś kanał dotarcia do mnie. Natomiast informacji o szkoleniach szukajcie na moim Facebooku, na Ministrze Kolarstwa i Sportu w sekcji wydarzenia i tam najczęściej jest, na bieżąco wrzucam te wydarzenia, bo często wyjeżdżam i często nie chcę robić cyklicznych wydarzeń i potem musi to odwoływać i pisać, wiecie, jeszcze sobie 2 razy roboty dokładać, więc tak. Facebook, Instagram, a fizycznie to kręcę się dookoła sklepu. Czy ja mogę powiedzieć, którego? Bo to tak, jak najbardziej. Okej, jestem w Erbajku w Wilanowie na Branickiego 10 albo 9, bo tam są 2 Erbajki. I jeżeli ruszam ze szkoleniami, to właśnie stamtąd. Jeżeli mam szkolenie indywidualne, to najczęściej się umawiam stamtąd, bo dla mnie to jest taka baza, żeby stwierdzić, masz nie ten kask, serio, w sensie jest dla ciebie za duży, on ci spada, przesuwa się na głowie, kupmy kask, tak? I to jest dla mnie dobra baza, żeby od razu temu klientowi zareagować i pomóc. Super. Tam pompujemy koła, przed wyjazdem upewniamy się, że mamy dobre ciśnienie, żeby nie kusić losu. Tak. I idziemy stamtąd, więc Erbike Wilanów w tym obrębie przebywam. Nie? Super, super. No to naprawdę trzeba się postarać, żeby na ciebie nie trafić. Już tak, dla takiego totalnego ignoranta. Znaczy, albo trzeba sobie założyć blokadę na social media, albo nie wiem, udawać, że się mnie nie widzi. Dokładnie, ale wiesz co, do mnie naprawdę bardzo fajnie trafiasz i to, w jaki sposób mówisz, to, co pokazujesz, jak to pokazujesz, to jest zawsze bardzo głośne w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo działasz na moją wyobraźnię. Ja dzięki tobie też jeżdżę inaczej, nie jeżdżę profesjonalnie, bo do tego mi bardzo daleko brakuje. Mam nadzieję, że kiedyś skorzystam ze szkolenia u ciebie, ale naprawdę już bardzo dużo się od ciebie nauczyłam, także ja polecam, wielu osobom ciebie polecam. Chciałabym tak sama siebie zareklamować. Słuchajcie, u mnie nie ma hejtu, nie ma oceniania. Ja nie oceniam, z jakimi umiejętnościami do mnie przychodzisz, nie oceniam, na jakim rowerze do mnie przyjeżdżasz. Ja oceniam tak naprawdę merytorycznie, mogę ci powiedzieć, jeździsz z nie taką kadencją, albo jesteś nieprawidłowo ustawiona na rowerze. Ja powiem to w ten sposób. Nigdy nie powiem, taki rower ja bym se kupiła na tarczach. Nie. Właśnie. Nie oceniam, nie hejtuję. Macie 100% mojej życzliwości. Ja wiem, że Instagram czy Facebook troszeczkę ludzie się często skarżą, mówią do mnie, jak mnie poznają na żywo i mówią: ja pierniczę, ja myślałem, że ty jesteś taką suką. Nie wiem czemu, tak często ludzie, znaczy wiecie, ja też jestem taka dynamiczna, stanowcza, konkretna i to też ludziom może taki, wiecie, dawać, o matko, straszno, trochę się jej boję. Ale nie, do mnie to przemawia właśnie. Wiesz, to zależy od tego, jaką kto ma konstrukcję psychiczną, temperament. Myślę, że 100%, nie wiem, może do 100% nie dotarłam osób, z którymi jeździłam, może nie wszystkich przekonałam, nie wiem, wiem, że mam duży feedback, w sensie taką dużą skuteczność i to myślę, że dzięki temu, że naprawdę ja nie oceniam i nie hejtuję, nie krytykuję dla samego skrytykowania sobie, nie oceniam sprzętu, grunt, że zaczęłaś, że zacząłeś, że masz taki rower, jaki masz, przyjdzie na ciebie czas, że sobie kupisz lepszy. Dokładnie. Serio. Fajna babka po prostu z tej ministry kolarstwa, Co więcej dodać? Może. Nie może, to na pewno. Ja tutaj będziemy tylko... Będzie to podcast, więc on będzie tylko słyszalny dla naszych odbiorców, ale tutaj jest tyle emocji, tyle gestykulacji, tyle radości i śmiechu, że ja już mam wysuszone zęby całkowicie. Ja też. Powiedz, Ewa, jeszcze proszę, o czymś miałaś wspomnieć, prawda? Tak. Zacznę... Smutno, skończę wesoło. Słuchajcie, na pewno wszyscy słyszeliście o wypadku Rity i Kasi, gdzie dziewczyny jadąc na trening rowerowy z innymi uczestnikami tego treningu, one na ten trening nie dojechały, bo wręcz zmiotł je z drogi samochód. ich stan jest naprawdę ciężki. Ja myślę, że do takiego życia sprzed wypadku, tej jakości życia nie odzyskają, a jeżeli odzyskają, to długą, naprawdę mozolną i kosztowną pracę. I moja prośba do Was, Sylwia mi pozwoliła, moja prośba do Was jest taka, żebyście pewnie na moich socialach znajdziecie, akurat w moim bio na Instagramie jest klikalny link do tej zrzutki. Zbieramy tam kasę na powrót dziewczyn do stanu najlepszego z możliwych po tym wypadku, tak? Dziewczyny przeszły szereg operacji, jeszcze będąc w stanie śpiączki, no bo to są bardzo ciężkie operacje. Walczymy o to, żeby mogły wrócić na rower, w związku z tym potrzebne jest bardzo dużo kasy, serio. Tam ta zrzutka fenomenalnie idzie, tak. Jest chyba już 300, połowa kwoty zadanej, którą chcieliśmy uzbierać, już tam się uzbierała, to jest po prostu fantastyczne, jesteście najlepszymi ludźmi na świecie, tak. Natomiast pamiętajcie, że nie odpuszczamy, zbieramy kasę, jeżeli uzbiera się więcej, na pewno wierzcie mi, że myślę, że 600 000, które nam ustawiliśmy jako próg, to nie jest wystarczająca kwota, i zbieramy. W związku z tym też ja i parę walniętych ludzi na punkcie kolarstwa i takich, którym los na rowerze, niczyj los nie jest obojętny. Jedziemy 11 lipca z Częstochowy do Gdańska na kołach. Podczas tego przejazdu będziemy też nagrywać parę filmów takich, słuchajcie, edukacyjnych, jak się układa peleton. Te filmy będą nie tylko do nas rowerzystów, ale także do kierowców samochodów, ale te filmy będą uczyły nas wszystkich. Czyli będzie trochę mówienia o tym, jaki jest czas reakcji peletonu na pojawienie się z tyłu samochodu, że my nie zwlekamy celowo do ostatniej chwili, żeby Ci się, Panie kierowco, ułożyć na tej drodze, tylko naprawdę my szukamy sobie w tym peletonie miejsca, żeby sobie w koła nie wjechać i się nie wytrącić z jazdy. To chwilę to trwa, w związku z tym dla Ciebie te 3 sekundy, kiedy trąbnąłeś, że jesteś i chcesz nas wyprzedzić, a my te 3 sekundy nie zareagowaliśmy, nie znaczy z naszej strony złośliwości i między innymi takie filmy będziemy nagrywać. Super. Będziemy, ja rzuciłam hasło, że można kupić moje kilometry, nie wiem, to jest 450 kilometrów przejechane na rowerze, kupcie te 450 kilometrów za złotówkę, wpłaccie na leczenie dziewczyn, udostępniajcie tę zrzutkę na swoich social mediach, niech ci ludzie się dowiadują, słuchajcie, i to, na czym mi najbardziej na świecie zależy, to nie dzielmy nas jeszcze bardziej, niż jesteśmy podzieleni, bo wierzcie mi, że ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, jeżdżą też samochodem, ja jeżdżę, ludzie, którzy jeżdżą samochodem, prawdopodobnie mają dzieci, które jeżdżą na rowerach, jeżeli sami je jeżdżą. Dokładnie. Więc naprawdę pomyślmy o sobie nawzajem i niech ten wypadek, jest mi trudno to mówić, ale to tak, wiecie, bardzo użytkowo, to niech ten wypadek posłuży naprawdę zmianie naszego myślenia, żebyśmy naprawdę brali siebie pod uwagę, nie? Dokładnie i to jest najlepsze podsumowanie. Zbiórka też jest udostępniona na moim Facebooku, więc jak najbardziej je przekazuję dalej, bo dla mnie to jest naturalna pomoc. Nam nie zabraknie, a dziewczynom możemy jakkolwiek chociażby pomóc, także dokładnie super, tak. Super, bardzo Ci dziękuję. Moc ogromnej treści i cieszę się, że mogłam Cię zaprosić. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie w ogóle do podcastu, także mam nadzieję, że my się jeszcze spotkamy i porozmawiamy. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia szybciutko. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia kiedyś na rowerze. Tak jest, dzięki. Bezpiecznym rowerze. Dokładnie tak. Dzięki. Dzięki. I jak? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem niesamowicie zadowolona z tego odcinka, z tego nagrania. Ewie raz jeszcze z tego miejsca chciałam podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia. Super było z nią rozmawiać, to jest naprawdę kobieta petarda, pełna energii, pełna dobrej energii i pełna takiego fajnego przekazu dla osób ją słuchających czy korzystających z jej usług. Także mam nadzieję, że wiele się dowiedzieliście, zaobserwujecie ministrę, jeżeli jeszcze do tej pory nie zrobiliście i będziecie uważnie śledzić treści, które przekazuje w internecie. Serdecznie zapraszam Was również na moje strony, w których udostępniam dobre treści, treści dotyczące żywienia, treści dotyczące aktywności fizycznej. Znajdziecie mnie pod moim głównym szyldem, mianowicie www.bodyidea.pl. Jest to strona, którą prowadzę już od ponad 4 lat. Znajdziecie tam mnóstwo przepisów na roślinne, wspaniałe dania, sporą ilość artykułów dotyczących odżywiania, aktywności fizycznej, a także artykułów spod cyklu Zapytaj Dietetyka, w których to co czwartek odpowiadam na Wasze pytania, na pytania, które pojawiają się pod przypiętym postem na Facebooku, na fanpage'u Body Idea Dietetyka Przyszłości. Także mam nadzieję, że jeżeli trapi Was jakiekolwiek pytanie, chcecie mi je zadać, to śmiało jak najbardziej możecie udostępniać je na Facebooku. Jestem również na Instagramie jako Body Idea, a także Paliwo z Roślin, czyli tak jak nazwa tego podcastu. Mam nadzieję, że w tych miejscach też mnie odnajdziecie, polajkujecie, zasubskrybujecie. Serdecznie Was do tego zachęcam, gdyż wiele tworzę, wiele fajnego daję, więc fajnie, gdyby te treści do Was mogły od razu trafić. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia już wkrótce. Dzięki. Hej!